Zachęcam was jeszcze raz do, jak możecie przesłuchać sobie, chociaż nauczałem na temat tej zaburzonej duchowości tak w krótszej formie i może to też, no, bo tutaj jest 5 nauczeń u nas we wspólnocie, ale myślę, że warto się temu przyjrzeć. I jedna z rzeczy, na które Pan Jezus zwrócił uwagę, kiedy napiętnowywał tą zaburzoną duchowość, i było ciekawe, kiedy odkryłem, że żadnemu innemu tematowi Pan Jezus nie poświęcił tyle w nauczaniu, co zaburzonej duchowości, żeby dokonać ekspozycji tej zaburzonej duchowości, obnażyć i żeby ludzi przed tym ostrzec. Ludzi wszystkich wieków. To nie jest tak, że to dotyczyło faryzeuszy w tamtych czasach. To jest określony duch. My mówimy duch religii. Tak, to jest. Ja to nazywam to zaburzoną duchowością. Żadnemu innemu tematowi Pan Jezus nie poświęcił tyle czasu. Macie kazanie na górze, 3 rozdziały, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza i tam jest dziesiątki tematów. Cały 23 rozdział Ewangelii Mateusza jest poświęcony zaburzonej duchowości plus Ewangelia Jana 8 rozdział. Cały. Pan Jezus dokonuje ekspozycji krok po kroku, na czym to polega, jak się tego wystrzegać i jak to jest groźne i jak zabija duchowe życie. My szczególnie potrzebujemy mieć to objawienie w tej dziedzinie, bo żyjemy w kraju, gdzie to nasycenie tą zaburzoną duchowością sięga zenitu. Tak? To zrozumienie tych kwestii pozwala nam na odczytywanie bardzo wielu ważnych rzeczy i procesów nawet społecznych i politycznych. To jest tak ważne objawienie. Ale jedna rzecz, na którą Pan zwrócił uwagę w tej ekspozycji tej zaburzonej duchowości, to jest to, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, chcę, żebyście to zobaczyli. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeuszy obłudnicy, że dajecie dziesięcinę. Można by było tutaj się zatrzymać i powiedzieć, biada wam, że dajecie dziesięcinę. Nie zatrzymujmy się w tym momencie. Z mięty i z kopru i z kminku. I powiem wam tak, jeśli chodzi o mnie, nie wiem jak wy, gdybym dawał dziesięcinę z mięty, z kopru i z kminku, to jeśli chodzi o miętę i o kminek, byłbym nawet w stanie dać 100%. Nie tylko 10. Z kopru 10 by wystarczyło. Pamiętacie, ci starsze pokolenie, kiedyś były chleby i się dzieliły na te z makiem na wierzchu i z kminkiem. Nie znosiłem tych z kminkiem. W związku z tym, jeśli chodzi o dawanie dziesięciny z kminku i z mięty, ja mogę dawać 100%. Taki jestem. Boże, czy ty to widzisz? Doceniasz, mam nadzieję. A więc biada wam nie dlatego, że dajecie dziesięcinę, ale z innego powodu biada. Biada wam dlatego, że zaniedbaliście tego, co jest ważniejsze. Czy tego, co jest najważniejsze w zakonie? Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, a Ewangelia Łukasza jeszcze mówi o miłości Boga. Te rzeczy należało czynić, tutaj Pan Jezus mówi, tak jak mówimy o dziesięcinie, te rzeczy należało czynić, czyli te najważniejsze, a tamtych nie zaniedbywać. Takie jest słowo, które Pan Jezus tutaj zostawia. I chwilę potem przychodzi i mówi, następny werset mówi, ślepi przewodnicy, przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Zawsze mnie to intrygowało, o co chodzi. I pewnie wy wiecie, o co chodzi, bo się też pewnie zastanawialiście nad tym, to tak Ameryki nie odkryje. Kiedy Pan Jezus mówi, przesadzacie komara, to znaczy koncentrujecie się na tym, co jest mało istotne. Rzeczy mało ważne stają się dla was bardzo ważne, a rzeczy najważniejsze stają się mało ważne. I to o to Pan Jezus ma pretensje. Przesadzacie komara, czy zajmujecie się taką drobną rzeczą, a to, co jest wielką rzeczą, to połykacie, to umyka waszej uwadze. I teraz za każdym razem, kiedy w różnych wspólnotach, o których ja wiem, jeśli chodzi o ludzi, o konflikty, oparte o rację, nie o to, żeby kochać, kiedy dochodzi do podziałów, to tak jak mówimy, nachodzi najczęściej do jakiejś tam racji. Ja to widzę tak, a ty to widzisz tak, w związku z tym my się nie możemy zejść, bo ty to widzisz tak, a ja to widzę tak. Problem polega na tym, że to jest działanie ducha zaburzonej duchowości, tego ducha religijnego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy czytamy ten tekst, to musimy uznać, że z Bożego punktu widzenia są rzeczy, które są najważniejsze. I co do tych rzeczy musimy mieć absolutną zgodę. I Jan 23, nie wiem, czy wiecie, że papieże zdarzało się, że mówili bardzo mądre rzeczy. I mam nadzieję, że tylko dlatego, że autorem tego powiedzenia jest Jan 23, to nie odrzucimy tego. Powiedział kiedyś tak. I ja na to powiem amen. Zgadzać się w rzeczach najważniejszych, różnorodność mniej istotnych, nad wszystkim niech góruje miłość. I teraz pytanie jest tylko, bo tu mamy problem, to zgadzamy się z tym, tylko pytanie, co jest najważniejsze? Bo dla jednego najważniejsze są czasy ostateczne. Dla drugiego najważniejsze będzie, nie wiem, uwielbienie w kościele, bo ma objawienie w tej dziedzinie. Dla trzeciego nie, najważniejsze to jest uzdrowienie ciała. Dla czwartego nie, ale najważniejsze jest uzdrowienie duszy.
A najważniejsza jest ojcowska miłość. A najważniejszy jest model przywództwa. A najważniejszy, i tu możemy wymieniać milion rzeczy. Prawda, że tak jest? I kiedykolwiek na jakiejkolwiek jednej prawdzie się zawiesimy, odchodzimy od istoty. Dlatego, że istotą nie są poszczególne prawdy. Istotą jest ten, który jest prawdą, Jezus Chrystus. I Bóg mi kiedyś pokazał taki obraz, i ja za ten obraz jestem mu wdzięczny, lata temu. Bóg mi pokazał, że Chrystus jest jak pień drzewa, do którego są powpinane różne prawdy. I On jest najważniejszy. Te poszczególne prawdy są ważne. Bóg je objawia i Bogu za to jesteśmy wdzięczni. Ileż to my rzeczy zakumaliśmy w ostatnich 20 latach. Ileż niezwykłych rzeczy Bóg nam pokazał. Ja jestem Bogu za to wdzięczny. Ale kiedykolwiek ktokolwiek próbuje się na jednej prawdzie słowa zawiesić, to tak jakby się wieszał na gałęzi, którego nie utrzyma, upadnie. Ja znam taki kościół, który powstał dlatego, że nagle odkryli, że ten werset, że jego sińcami jesteśmy uzdrowieni, jest najważniejszy. I nagle stworzyli kościół o nazwie Izajasza 53:5. Czy ta prawda nie jest ważna? Ona jest ważna, ale ona nie może być najważniejsza, dlatego że najważniejszy jest ten, który jest prawdą, Jezus Chrystus. I to Bóg mi pokazał, że to jest tak, że patrzcie w tym momencie na mnie. Nie to, żebyście nie patrzyli do tego momentu. I nie to, że patrzenie na mnie sprawia jakąkolwiek przyjemność, ale spójrzcie na mnie. I jak wielu z was twierdzą w tym momencie, widzicie mnie w ostry sposób. Tak? Wyostrza wam się wzrok, kiedy patrzycie na mnie, a patrzcie na mnie i spróbujcie kątem oka zobaczyć osoby po prawej, po lewej, albo jakieś przedmioty, czy coś tam jeszcze. To jak widzicie te rzeczy, które macie po prawej, po lewej, patrząc na mnie? Jak widzicie? Mniej ostro. Macie je w polu widzenia? Macie, ale mniej ostro. A teraz przenieście swój wzrok ze mnie na tą rzecz, czy na tą osobę, na którą widzieliście kątem oka. Co widzicie? Tą osobę wyraźnie, a mnie? Nie wyraźnie. I dokładnie to mamy robić za każdym razem w kontekście prawdy, jeśli chodzi o Boże Słowo. Mamy widzieć Chrystusa i On ma być dla nas najwyraźniejszy, najostrzejszy. Wszystkie inne prawdy mają być w polu naszego widzenia, ale nigdy na nich nie możemy zawiesić swego wzroku. I teraz pytanie powstaje, co jest najważniejsze? Pan Jezus mówi tutaj dziesięcina, ale mówi, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest prawo, miłość Boga, sprawiedliwość. I teraz ja chcę powiedzieć, Pan Jezus odpowiedział, co jest najważniejsze, w taki bardzo jasny sposób. Kiedy przyszli do Niego chyba, to byli faryzeusze czy faryzeusze, kiedy przyszli do Niego i zadali Mu pytanie, chcąc zamknąć usta saduceuszom, powiedzieli, nauczycielu, które przykazanie jest największe? I co Pan Jezus odpowiada? Wszyscy dobrze wiedzą. Najważniejsze przykazanie jest, to jest miłowanie Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, z wszystkich swoich myśli. I drugie, podobne temu, abyśmy miłowali bliźniego swego jak siebie samego. I Pan Jezus mówi rewolucyjną rzecz, o której moglibyśmy mówić i ich implikacjach, i o implikacjach z tego wynikających godzinami. Kiedy Pan Jezus mówi, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Wszystko, co czytamy w Biblii, musi być przepuszczone przez filtr pytania, czy to służy, to co robimy, co wierzymy, co praktykujemy, czy służy tym dwóm rzeczom. Czy ja bardziej kocham Boga i czy ja bardziej kocham drugiego człowieka. Jeśli ten test nie będzie zdany, to znaczy, że zajmujemy się rzeczami nieważnymi. Najważniejsze jest to, żeby najważniejsze było najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy miłowali Boga, na tym się skoncentrowali i miłowali bliźniego jak siebie samego. To jest coś, co jest ABC chrześcijaństwa o każdej porze dnia i nocy. Musimy mieć tę świadomość i nie możemy od tego dać się odwieść. I jak ja słyszę wierzących ludzi, i to najbardziej gdzieś tam, czy widzę, czy obserwuję, chociaż staram się tego nie robić, bo to jest frustrujące doświadczenie, kiedy wierzący ludzie potrafią się łajać na przykład na jakichś forach internetowych. Kiedy zaczynają się obrzucać argumentami niewybrednymi, dlatego że ktoś inaczej pewne rzeczy widzi, ktoś inaczej pewne rzeczy rozumie, kiedy się spierają o to, to ja sobie myślę, Panie Boże, gdzie my jesteśmy? Świat ginie, świat umiera, świat potrzebuje Chrystusa, świat potrzebuje nas, żywych świadków Ewangelii, a my zajmujemy się różnymi rzeczami. Ja pamiętam lata temu w domu prowadziliśmy, jak się nawróciliśmy, prowadziliśmy tak zwane święte spory o różne rzeczy. Wszystkie nierozwiązane dylematy teologiczne nagle znalazły się w kręgu naszych zainteresowań. Predestynacja. Czy to jest to, czy to? Kto z was uczestniczył w takich tak zwanych świętych sporach?
I pamiętam, że to zawsze prowadziło do jakiegoś rozdziału, zawsze prowadziło do jakiegoś takiego niesmaku. I mój tato nigdy w tym nie uczestniczył. On wychodził i to nie było demonstracyjne wyjście typu, a ja w tych grzesznych praktykach dyskusji, które prowadzą do niczego, uczestniczyć nie będę. Nie, on wychodził, bo on się czuł źle. A ja sobie myślę, to sobie pogadać już nie można? I nieważne, że Paweł dwóch listach do Tymoteusza 7 razy ostrzega, żeby Tymoteusz się nie angażował w żadne spory o słowa. Mówi, celem tego, co przykazałem, Paweł mówi, jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. I próżnie gadających chrześcijan w dzisiejszym świecie jest cała masa. Ale chrześcijan, których można było posądzić o to, że kochają Boga całym sercem i bliźniego, jest mniej. Dużo mniej. Dlaczego? Dlatego, że człowiek ma zasoby energii, które albo wykorzysta na jedno, albo na drugie. I mój tato wychodził z tych dyskusji, nie uczestniczył i ja sobie myślę, no to co, już pogadać się można. To co ten chrześcijanin ma robić, biedny, jak on się nie może pospierać? Jak on nie może udowodnić swoich racji? To przecież to nudno, tak żyć. Przecież człowiek musi mieć jakieś poczucie satysfakcji, że ma rację. Nie. Poczucie satysfakcji ma wynikać z tego, że kochasz Boga i kochasz drugiego człowieka. Z tego tylko i wyłącznie, nie z tego, że masz rację. Ileż to razy, jeszcze wracam do tego, ileż to razy my prowadzimy spór z kimś, my się spieramy w małżeństwie i próbujemy sobie udowodnić rację. Ktoś do mnie w przerwie podszedł i powiedział, że kiedyś swojej żonie próbował udowadniać rację, aż ona się rozpłakała. I on zobaczył, że to nie tędy droga. I od tego momentu mówi, już nigdy tego nie zrobiłem. Bardzo mądrze. Próbujesz kobiecie udowodnić rację. Żarcik. Żarcik, siostry kochane, ja was bardzo kocham. Jeszcze bardziej mężczyznom, którzy są dumni, którzy nie potrafią się przyznać do błędów, próbujcie udowodnić rację. Nie ma sensu. Ja kiedy Bóg mi to pokazał, ja pamiętam, miałem z żoną taki spór, jak byliśmy w Stanach. To było śmieszne. Myśmy pracowali, siedzieli przy stole na jakieś tam naklejki, naklejali na jakieś butelki. I zaczęliśmy się w pewnym momencie, najpierw to było, próbowaliśmy sobie przypomnieć pewne fakty i wiecie, jak to jest przy odtwarzaniu faktów. Znaczy, powiem wam tak. Psychologia i badania z psychologii poznawczej pozbawiają nas wszelkich złudzeń. Nasza pamięć ma straszliwe luki. Jak ja słyszę ludzi, którzy prawie by umarli za to, że coś było tak, a tak, to sobie myślę, ty nie masz pojęcia, jakie my mamy luki w pamięci, jak my potrafimy odtwarzać rzeczy, które niekoniecznie wydarzyły. I spieraliśmy się o to, czy ostatni raz, jak widzieliśmy Pawłowskich, Edward Pawłowski, Dorota z Wrocławia, nasza rodzina, to było wtedy, jak oni przyjechali po mięso do Kalisza, czy to było w innych okolicznościach? I powiem, zaczęło się niewinnie. Po prostu próbowaliśmy ustalić fakty, ale każdy był pewny swojej wersji. I po prostu spieraliśmy się do upadłego. I to była największa kłótnia w naszym życiu. I jak sobie uzmysłowiliśmy, co my robimy, to się roześmialiśmy. Później, nie, to po prostu to jest po prostu nienormalne. Dorośli ludzie, żeby o takie rzeczy, tutaj są poważne sytuacje w życiu, z którymi się człowiek musi zmierzyć, jeszcze raz chcę powiedzieć, mamy absolutnie ograniczone zasoby. Zmarnujcie je na takie głupoty, to wam, kiedy przyjdzie doświadczenie prawdziwe, nie będziecie mieć siły, żeby się z nim zmierzyć. My nie mamy nieograniczonej siły. Mentalnej, fizycznej i duchowej. My mamy ograniczoną. I Pan Bóg na pewno nam łaski nie da, nie przysporzy nam więcej siły na spory z innymi ludźmi. Wręcz powiem, odbierze nam siłę. Żebyśmy się nie zapędzili, żebyśmy innych nie osądzili. I ktoś kiedyś fajnie i słusznie powiedział, ja się z tym zgadzam, podpisuję, mówię amen, amen, amen. Możesz mieć rację albo relację, wybieraj. I wielu chrześcijan mówi, wolę rację, bo moje musi być na wierzchu. To nic innego jak pycha. To nic innego jak pycha. I ja kiedy się zapędzałem w relacjach ze swoją żoną i próbowałem, kiedy Bóg mi to objawienie dał, kiedy próbowałem ją tam coś, nagle mi się zapalała czerwona lampka, to był Duch Święty i mówi mi, co ty chcesz udowodnić? Ty masz ją kochać, a nie udowadniać, że masz rację. Kiedy Bóg przyszedł na ten świat w Panu Jezusie, to On nam udowadniał, że ma rację, On nie ma takiej potrzeby. On przyszedł po to, żeby nas ukochać, żeby nam okazać swoją miłość, żeby poświęcić swoje życie za nas. To zrobił Bóg. Chociaż jak wielu z was wie, że gdyby Bóg chciał nam udowadniać rację, to by nas zagiął. Czy może ktoś jest taki, kto by spróbował? Ja próbował i nagle światełko mu się zapaliło w głowie. Bo Pan Bóg użył argumentów, których on się nie spodziewał. I Job mówi o tym, co się z nim stało, kiedy Bóg go przekonał do swojej racji.
Mówi, że tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, teraz moje oko ujrzało ciebie. I ciekawe, bo ja ostatnio odkryłem, że Job to stwierdził jeszcze w sytuacji, kiedy się, jego okoliczności były niezmienione. Ja przez nie wiem czemu przez lata myślałem, że Job to powiedział, dlatego że Bóg odmienił jego los. Jego los odmienił później. Kiedy odmienił jego los? Kiedy zaczął się modlić o swoich przyjaciół, którzy notabene no nie popisali się. To nie byli głupi ludzie. Oni tam mnóstwo Bożego objawienia zawarli w tych wypowiedziach. Mnóstwo. Ja po prostu czytam. Z tym się to niesamowite, jakie to jest mądre. Profesor Leszek Kołakowski, polski filozof nieżyjący, mówi, że jak czyta Księgę Joba, to aż mu się nie chce wierzyć, bo to jest najstarsza księga Biblii, aż mu się nie chce wierzyć, że ludzie tak dawno temu byli tak mądrzy. Profesor Kołakowski, który przeczytał więcej książek, niż myśmy na oczy widzieli. Jak wielu z was wie, że w życiu jest coś więcej niż tylko udowadnianie racji sobie i innym? Jest kochanie. Czy jeśli ustalimy, co jest najważniejsze i się zgodzimy co do tego, możemy w innych sprawach pozostawić sobie miejsce na różnorodność? Czy nie? I czy możemy sprawić, żeby nad wszystkim górowała miłość? Ja myślę, że to jest niezbędne. Niezbędne, żebyśmy mogli funkcjonować i być owocni i żebyśmy mogli stworzyć wspólnoty, do których Bóg przyjdzie. Bo Jego przyciąga miłość i uniżenie. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, która charakteryzuje się, która jest charakterystyczna, w której się wyraża nasza pokora, to to, że pokora nie da się obrazić. Jak wielu z was wie, co to znaczy przyjąć uraz? Wiecie, o czym mowa, jak mówimy o przyjęciu urazu? Tak, jakaś forma zgorszenia, urazy. Ktoś nas źle potraktował, to jest związane z jakimś tam formą zranienia, której doświadczyliśmy. I muszę wam powiedzieć, że to jest dla mnie jeden z ważniejszych tematów. Mam wrażenie, że musimy to przerobić, dlatego że nie da się przeżyć życia bez tego, że ktoś nas obrazi czy zgorszy. Są tacy, którzy się gorszą i obrażają na wszystko. Mają taką zdolność. Co by nie zrobić, zawsze się obrażą. Chodzą takimi urazami w poczuciu krzywdy. I powiem tak. Jest taka historia w Nowym Testamencie, którą kocham, a której nienawidziłem, jak zaczynałem czytać Biblię. To była historia, jak czytamy Ewangelię Mateusza i dochodziłem do 15 rozdziału Ewangelii Mateusza, 21 werset, to go omijałem i zaczynałem czytać 29, kiedy Pan Jezus uzdrawia chorych. I sobie myślicie, co takiego w Biblii jest, w Ewangelii, co sprawiało, że omijałeś ten fragment. Ja się czułem zgorszony tym fragmentem, przyjmowałem urazę, stwierdzałem, że to mi kompletnie nie pasuje do obrazu Pana Boga, że ja w ogóle nie chcę tej historii w Biblii. Jakaś pomyłka. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, że Pan Bóg też nas poddaje testowi urazy. I przychodzi, żeby obrazić nas i naszą pychę. Myślicie, nie, Pan Bóg takich metod nie używa. Używa różnych metod, żeby nas doprowadzić do właściwego miejsca. I to nie jest nieprawna metoda, czy jakaś niegodziwa. Ona jest bolesna, ona jest trudna, ona sprawia, że człowiek jest przeczołgany, ale ona jest nam potrzebna. I tam jest powiedziane tak. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolicy Tyru i Sydonu, oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Syna Dawida, córka moja jest okuta i dręczona przez demona. Więc macie do czynienia z kobietą, która miała rzeczywisty problem. Czy potraficie sobie wyobrazić, rodzice, co to może być, kiedy wasze dziecko, bo to jest taka sytuacja, nie ma kataru, jest dręczona przez demona. To znaczy, że nie śpi po nocach. Krzyczy. Ma koszmary w czasie snu. W ciągu dnia coś się z nią dzieje niepokojącego. Może po ścianach była rzucana. Może piana z ust się wydobywała. I wy jesteście zupełnie wobec tej sytuacji bezradni. Jak wielu z was twierdzi, że to jest potrzeba, żeby takie dziecko było uwolnione, uzdrowione? To nie jest zachcianka. To jest coś, co wam uniemożliwia normalne funkcjonowanie. I ona przychodzi do Pana Jezusa z rzeczywistą prośbą. To nie było jeszcze raz, mówi: Boże, ja mam potrzebę. Wiesz co? Chciałbym na narty do Colorado pojechać. I obrażamy się, kiedy te narty nie przychodzą do nas. Nie, to rzeczywista potrzeba. I ona woła i mówi:
Córka moja jest okute dręczona. Panie, synu Dawida, rozpoznaje w nim Pana. Ma właściwą postawę i mówi do Pana Jezusa, że potrzebuje pomocy. Jest powiedziane, on zaś nie odpowiedział ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego posili go, mówiąc, odpraw ją, gdyż za nami woła. On nie odpowiedział jej ani słowa, po prostu milczał. Ja wielu z was też miało, przyznajcie się, problem z tą historią, jak czytaliście jakieś Biblię. Szczerze. Jak nie mieliście, znaczy, że coś nie tak. Bo człowiek musi z tą historią mieć problem, bo to ona też w nas uderzy. Dlatego, że macie rzeczywistą potrzebę, idziecie do Pana Boga, a Bóg milczy. Nabiera wody w usta. Współczesna wersja jest taka, dzwonicie o drugiej w nocy, mówicie, dziecko mi umiera do pastora, a pastor rzuca słuchawką. Halo? Już widzę, jak w następną niedzielę idziecie do zboru, przychodzicie do pastora i mówicie, błogosławię cię, pastorze, niech Bóg będzie z tobą, będziesz zestował słowo. Czujecie klimat? To jest taka historia. On totalnie ją zignorował. Nie patrzył w jej stronę w ogóle. Ja czytając to, czułem się zgorszony i przyjąłem urazę, jestem się, co już dopiero ta kobieta. Mało tego, mogła pomyśleć sobie, okej, okay, Pan Jezus, ale może zajęty, może gdzieś myślami jest w innym świecie, bo przecież jest z innego świata, nie z tej ziemi. To przy nim są ludzie, którzy się tu rodzili i wiedzą, na czym to polega, wiedzą, na czym polega ten ziemski padł i tak dalej. Może ci będą troszkę lepsi. Uczniowie. Więc mogła się potknąć o Pana Jezusa, za chwilę ma szansę potknąć się i przyjąć urazę ze strony uczniów, dlatego że jest powiedziane, oni zamiast powiedzieć, Jezu, weź zatrzymaj się, tutaj jest kobieta, ma problem, zastanów się przez moment, czy nie chciałbyś jej pomóc. A oni mają radę, mówią, odpraw ją, bo jest powiedziane, odpraw ją, gdyż woła za nami. Tak sobie woła, tak po prostu bez powodu? Nie, ona wołała, bo miała powód. I w tym momencie, jak wielu z was wie, że można przyjąć też urazę i się obrazić na śmierć i na życie. To nie tylko on ma problem, ale i jego uczniowie. No, co się dziwić, jaki pan, taki kram. Czy można się było czegoś innego po nich spodziewać, skoro sam ich mistrz, pan i mistrz, ten, co ich prowadzi, naucza, postępuje tak, ignoruje ludzi, to cóż dopiero się dziwić jego uczniom. Oni tak samo. Odprawią, bo woła za nami. Jak wielu z was w tym momencie już by się obraziło, powiedziało, nie, to nie. I można się obrazić. Każdy ma takie prawo i powiedzieć, nie, to za dużo. Ja nie dość, że tu przeżywam takie rzeczy straszne i przychodzę do Pana Jezusa i mam potrzebę i On milczy. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, to nie Jego milczenie ma rozbić Twoją wiarę, to Twoja wiara ma rozbić Jego milczenie. Ale w tym procesie Jego milczenia On coś w nas bada. W tym procesie, gdzie On nas obraża, On coś czułego w nas dotyka. On coś chce zmienić, On na coś chce nam pokazać, On czegoś chce dotknąć. On chce dotknąć naszej pychy. Ale to nie jest koniec testu. Pan Jezus ją ignoruje. Jak wielu z was się czuło w życiu z Bogiem ignorowanych? Szczerze. Ja się czułem ignorowany. Wydawało mi się, że w momentach, którego najbardziej potrzebuję, to jest najbardziej odległy. I nie rozumiem tego. Jak wielu z was mogło i przyjmowało urazy ze względu na jego uczniów. Zachowali się ludzie różnie, prawda? Wierzący w naszym życiu. I się człowiek czuł w tym momencie zraniony. I co człowiek czuje, jak się czuje, co robi, jak się czuje zraniony? Co człowiek robi? Zapada się w siebie. I urządza sobie coś, co Amerykanie czy Anglojęzycy nazywają pity party. Wiecie, co to jest pity party? Ja to nazywam prywatka użalania się nad sobą. To jest taka impreza, na którą nas diabeł zaprasza. Siadamy za stołem, on po jednej stronie, my po drugiej. Zapalamy sobie świeczki, żeby było romantycznie. Wpuszczamy sobie dołującą muzykę. Siadamy i sobie myślimy, jaki ja jestem nieszczęśliwy, jaki ja jestem pokrzywdzony, jak mnie tutaj wszyscy urządzili, jaki ja jestem samotny, nikt się nie ostał, tylko ja jeden prawy. Eliasz tak się kiedyś użalał. Sam zostałem. Pan mówi, chyba żartujesz, synku. Czy 7 tysięcy takich jak ty mam. To jest mentalność w ogóle ewangelicznych czasami. Sami zostaliśmy. To zobaczcie, co się dzieje w Kościele katolickim. Jakie jest poruszenie.
I możemy się obrazić i powiedzieć, nie, nie, przebudzenie przez nich, jak przyjdzie, to ja tego nie przyjmę. Możesz nie przyjąć. Możesz Panu Bogu powiedzieć, przez kogo ma działać, a przez kogo nie może. Powiem tak, on się tym nie przejmie. I nie bądź rozczarowany. I nie obrażę się. I powiem Wam, to przyjmowanie urazy jest taką zarazą, z jakimi sobie nie zdajemy do końca sprawy. Ja u nas w Kościele nauczam dokładnie tak. I mówię, jeśli ty przyjmujesz urazę, taką postawę, jak jestem pokrzywdzony, nieszczęśliwy i do tego jeszcze duchy odrzucenia się dostaną, to tak naprawdę mówię, podajesz diabłu rękę. I to jest kategoria, ja nazywam grzechów tak zwanych miękkich. To są takie grzechy, z którymi potrafimy sobie żyć i nawet nie wiemy, że coś jest nie tak. I powiem Wam, nie ma osoby na tej sali, która by nie przeżywała takich stanów, gdzie czujesz się odrzucony, niezrozumiany, niechciany, nielubiany i w ogóle jesteś po prostu nieszczęśliwy strasznie. I jesteś strasznie nieszczęśliwy. Jest taka osoba, która nigdy takiego stanu nie przeżywała? W różnych kontekstach, w różnych relacjach przeżywamy takie momenty i prawda jest taka, jeszcze raz to demonstrować, przepraszam, że Tomek Ciebie wybrałem, no, ale nie wybiorę Eli, tak? Podajemy w takim momencie diabłu rękę i się z nim bratamy. To jest straszna rzecz, dlatego że jeśli my się ze zranieniami nie uporamy, jeśli my wejdziemy w pozycję ludzi skrzywdzonych i będziemy w tym tkwić, to naprawdę, naprawdę zrobimy sobie i innym krzywdę. Bo Pan Jezus, nasz kochany Pan Jezus był naprawdę skrzywdzony, naprawdę porzucony, naprawdę niezrozumiany, naprawdę tego doświadczył i kiedy wisiał na krzyżu, to nie było w nim goryczy. Nie było w nim goryczy. Na krzyżu, kiedy Chrystus wisiał, wołał swoim sercem o przebaczenie wobec wszystkich tych, którzy go w rzeczywisty sposób skrzywdzili. Czy to jest do przyjęcia, co mówię? Czy to jest Ewangelia? Czy mamy inną alternatywę? Za chwilę wrócę do tej historii. Jakbym zapomniał, to wszyscy podnieście rękę. Bo to nie koniec omawiania tej historii, ale ja chcę wtrącać pewne wątki w międzyczasie. Pamiętam takie doświadczenie. Jest taka szansa, że ja gdzieś to opowiadałem w takim miejscu, gdzie wysłyszeliście. Ale na pewno nie opowiadałem tego, mówiąc ze zboru Legnickiego Anastazis. Także jak ktoś gdzieś słyszał na nagraniach i tak dalej, to sobie utrwalicie jeszcze. Mieliśmy takiego człowieka, który do nas przyjechał z dobrej rekomendacji w 99 roku do zboru. To jest historia a propos obrażania się. Którego ktoś rekomendował jako takiego namaszczonego nauczyciela i też jak się modli, to też Bóg dotyka ludzi. Jestem się bardzo fajnie. Z Afryki człowiek. I właśnie sobie przyjechał do nas i ja miałem w kościele takie powiedzenie do ludzi, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa. Doświadczyliśmy wszyscy, co to znaczy, kiedy moc Boża przychodzi, ludzie padają w czasie modlitwy, prawda? Nikt z nas nie ma problemu. Natomiast ja wiem też, że ludzie nadużywają pewnych rzeczy i potrafią ludzi w modlitwie pchać. I to mi się strasznie nie podoba. Bo ja padałem pod mocą Bożą, nawet wtedy, kiedy się nikomu nie modli, w związku z tym nie Panu Bogu nie trzeba pomagać. Mnie to po prostu złości, kiedy coś takiego ma miejsce. Ja powiedziałam ludziom w kościele, jeśli ktoś w tym kościele będzie kogoś pchał z przyjezdnych, z obcych, to będziemy obcinać ręce. Oczywiście. Rozumiecie, że nie chodziło dosłownie, ale chodziło o podkreślenie, jak to jest niewłaściwe. Jak to może być powodem do zgorszenia i po prostu i odpowiedzialność na człowieka jest bardzo duża w tym momencie. I ten człowiek przyjechał pierwszy wieczór. Ludzie mają to z tyłu głowy, że tutaj ktoś ich chroni, że przywódcy ich chronią. Mają to z tyłu głowy i nagle gościu, fajne kazanie, namaszczenie absolutnie jest, zaczyna się modlić i po prostu bach, próbuje ludzi pchać. Na szczęście nasi, miałem takie wrażenie, są dosyć dobrze ustawieni. My z Andrzejem Zusiakiem też byliśmy w takim miejscu przebudzeniowym, pamiętam ileś tam lat temu. Nieważne gdzie, nie chcę tego miejsca dyskredytować, dlatego że absolutnie Pan Bóg się tam poruszał, ale widzieliśmy, że też ludzie chcą Panu Bogu pomóc. I tak stoimy z Andrzejem, taka grupa liderów, wiecie, to jest wstyd nie upaść. Prawda? Wszyscy padają, znaczy, że coś z Wami jest nie tak. I my z Andrzejem tak patrzymy na siebie i mówimy, co, zapieramy się? I tak stanęliśmy, żeby utrudnić. I byliśmy chyba faktycznie jedynymi, którzy nie upadli. Sorry. Ja doświadczyłem czegoś autentycznego, i ja podróby nie chcę. Nikt mnie nie będzie pchał. Naprawdę postawiłem specjalny opór.
I faktycznie pewnie wyszliśmy, wiesz, dla całego tłumu wyszliśmy jako nieduchowi. Ale ja po prostu nie lubię ściemy w Kościele. Może dlatego nie potrzebuję ściemy, że doświadczyłem czegoś autentycznego. Może ktoś nie doświadczy czegoś autentycznego, to chcesz się ściemą zadowolić. I wtedy człowiek, widzę, że pcha ludzi i przychodzą ludzie, mi to komunikują. Ja mówię, widzę. I drugie nabożeństwo, ja się z nim spotkałem przed. I on też to u nas spał. I tak bardzo delikatnie, jak to tylko możliwe, mówię, jak się modlisz, mam to dzisiaj prośbę. Staję się tak modlić, żeby ludzie nie mogli w żaden sposób powiedzieć czy uznać, że ich pchasz. A on mówi, a co, ktoś tak mówi? Ja mówię, są takie osoby. A ty co uważasz? Ja mówię, uważam, że to dla mnie, nie modliłeś się o mnie, ale wygląda to tak, jakbyś pchał. I on mówi, kto tak uważa jeszcze? Ja mówię, sporo osób. Przychodzili do mnie i mówili, ja ci tylko proszę, żebyś jak się modli, żeby nie było tak, gdzieś takim naprawdę dobrym nastawieniem serca to mu komunikuję. On mi to powiedz, kto jeszcze. Ja głupi, przepraszam, powiedziałem kto i on mi to przypomniał, to ja ją przeproszę. Wania Chojnacka, biedna. I ona przyszła i on mówi, i on, ja ją zawołałem tylko dlatego, żeby on ją przeprosił, bo on tak powiedział, że to zrobi. Ona przyszła, a on mówi, co uważasz, że cię pcha w czasie modlitwy? Ona mówi tak. Jesteś pewna? Ona mówi tak. A może ty się opierasz działaniu Bożemu? Ona mówi, nie myślę. Jesteś pewna, że cię pcham? Ona mówi, tak, jestem pewna. A może ci się wydaje? Jestem pewna. I w którymś momencie tak zakołował ją, że widzę, że ona traci poczucie tego, co jest, gdzie jest raz, a gdzie jest dwa. I ja mówię do niego, ja mówię, nie. Ja mówię, przepraszam cię. Mówię do niego po angielsku, Ania tego nie rozumie. Ja mówię, przepraszam cię, ale ja ją tylko dlatego zawołałam, że powiedziała, że ją przeprosisz. Ta rozmowa przedłużała się tak, że zespół, że tak powiem, wyśpiewał wszystkie pieśni, jakie były. Ludzie widzą, nie ma pastora i głównego kaznodziei. W tym się słucham, ja już kątem ucha słucham, czy mają jeszcze jakieś pieśni. To trwało z godzinę albo i więcej. W końcu zdecydowaliśmy się pójść. I on zwiastuje słowo. Wyraźnie w tym, co mówi, odnosi się do tego, co się przed momentem wydarzyło. To znaczy taki dla mnie jasny sposób, niekoniecznie dla ludzi. Ludzie nie wiedzą, gdzie myśmy tak długo byli. I ja cały czas od tego momentu słyszę w duchu, Bóg mówi, nie daj się obrazić, nie daj się obrazić, nie daj się obrazić. I sobie myślę, ale o co chodzi? Przyjmij go. Przyjmij namaszczenie, które jest nad nim. Nie daj się obrazić. I wiem, że zwiastuje i naprawdę ludzie są dotykani przez słowo. I nie mogę powiedzieć, że też nie byli dotykani w modlitwie, poza tym elementem, że tak powiem, pchania. Następnego dnia widzieliśmy, że on pewnych rzeczy nie je. W związku z tym moja Bożenka starała się tą dietę dostosować do jego potrzeb. Absolutnie, ma prawo. 10 dni u nas mieszkał. I to jest trzeci dzień i Bożenka zrobiła dania jarskie, postawiła, znaczy wszystkie jakieś tam mączne, jakieś pierogi, jakieś coś tam takie, wiecie, polskie takie, żeby dla gościa z Afryki. I mojej Bożenki wtedy nie było, całe szczęście. Ja siedzę, on naprzeciwko mnie, obok jego żona i dziewczyna, która przyjechała opiekować się ich dzieckiem, bo byli też z małym dzieckiem. I on tak te pierogi spojrzał i tak ręką odsunął talerz i się mówi, co to jest? Tak do swojej żony, niby nie do mnie, do swojej żony. I mówi, ja tego nie będę jadł. Szczerze? Powiedzieć, co myślałam? Że wezmę te swoje pierogi i poświęcę. I przerzucę przez stół wzdłuż. Nawet jak nie chcę, to któryś mu wpadnie i będzie zmuszony. Powiem wam, ból? Wow! I słyszę dalej, Bóg mówi, nie daj się obrazić. Nie daj się obrazić. I następnego dnia, czy tego dnia wieczorem głosi słowo, ja jestem z Sonią małą, jeszcze wtedy, w 90. stanie, miała 3 lata. Ja jestem z tyłu, Bożenka tłumaczy i gada takie rzeczy z tej kazanicy, że myślę, no zaraz go ściągnę po prostu. Że to jest atak, mówi, że nie wolno namaszczenia Bożego atakować. Z tym myślę, kto ci atakuje namaszczenie? I po prostu jestem taki bezradny i byłem tak zniechęcony, że i dalej słyszę, nie da się obrazić, że sobie myślę, idę do domu. Ja po prostu nie wytrzymałem, po prostu wieczorem poszedłem spać, byłem załamany, sobie myślę, nie wyrobię 10 dni.
I Bóg słyszy, cały czas mówi, nie da się obrazić, nie da się obrazić. I ja staję przed kościołem i mówię do ludzi, błagam was, nie dajcie się obrazić. Niech tłumaczą to, o co mi chodzi. Ja mówię, weźcie to, co Bóg ma przez niego dla was, ale nie dajcie się obrazić. I ludzie prawie, że czymś takim mówią mi, że wiedzą, o czym ja mówię. Tylko tyle możemy sobie skomunikować w tym momencie. I następnego dnia miałem z nim rozmowę, taką bardzo, bardzo szczerą. I wiecie, pierwszy raz w tej rozmowie zobaczyłem jego serce. Problem nas bardzo często polega na tym, że nie potrafimy się rozpoznać na podstawie serca. I jeśli się tego nie nauczymy, pomrzemy. Samuel jako doświadczony prorok przychodzi i mówi, ten będzie królem. A Bóg przychodzi do niego i mówi, Samuelu, ty patrzysz na to, co przed oczyma. Patrzysz na zachowanie, patrzysz na wiek, patrzysz na płeć, patrzysz na narodowość, patrzysz na aparycję, na wygląd, patrzysz na te rzeczy, ale Bóg mówi, ja patrzę na serce, widzę troszkę dalej. I jest dramatyczna potrzeba, żebyśmy się nauczyli patrzeć na siebie nie poprzez te wszystkie rzeczy, tylko spojrzeć i zobaczyć coś więcej, zobaczyć swoje serce. Dlatego, że bardzo często odrzucamy ludzi, nigdy nie zadając sobie trudu, żeby zobaczyć ich serce. Nie potrafimy spojrzeć poprzez ich powierzchowność, poprzez ich zranienia, które prowokują do pewnych zachowań tych ludzi. I dlatego dajemy się obrazić. Miałem z tym człowiekiem rozmowę, kiedy on otworzył swoje serce przede mną i to było autentyczne. I on mi mówił o tym, że on tu mówi, wstaje i to nie było tak, że on tam się chwalił. Naprawdę miał złamane serce, kiedy to mówi. Wstaje mi tu o 3-4 rano i po tym balkonie chodzę i modlę się o was. I powiem wam, ja byłem tym dotknięty. To nie zmieniało jego zachowania. To nie zmieniało mojej oceny tego zachowania. I tak trwało 10 dni i później pojechaliśmy na obóz. Był gościem na obozie. Kilka zborów organizuje obóz, 180 osób. I jest pierwszy wieczór, on zwiastuje, modli się, wszystko jest okej. Okay. A jeszcze zdanie zaczął zwiastować, ja mówię, ludzie, błagam was, tylko nie dajcie się obrazić. Weźcie wszystko, co Bóg ma dla was. Ludzie tak patrzą na zasadzie, że niby co. I długo nie czekali, żeby się przekonać, co. Bo jest taka scena, że się kończy nabożeństwo i on wychodzi i dziewczyna mu zrobiła zdjęcie. Tak po prostu cyknęła zdjęcie. I on się wydał na nią. Jak ona mogła mu zrobić zdjęcie, nie pytając go, czy może? W międzyczasie były problemy, żeby go zameldować, bo nie chciał swojego paszportu dać, bo bał się, że coś mu grozi. No po prostu schizy takie, że nie macie pojęcia. Ja z tym się nie wytrzymam tego obozu. Jeszcze pani właścicielka tego ośrodka się na nas uwzięła, bo uznała, że jesteśmy jakąś sektą. Na pewno ten murzyn niezbyt, że tak powiem, na nią działa jakoś kojąco. Uznała za sektę, po prostu prześladowała nas, sprawa w sądzie, bo w ogóle tę historię, mówię wam, nie uwierzylibyście. Nieważne, w każdym razie przychodził dzień jego odjazdu. Ale jeszcze zanim to, tak ja do kościoła, jeszcze zanim na ten obóz, to jeszcze do kościoła mówiłem, co wieczór, nie dajcie się obrazić, nie dajcie się obrazić. I wyobraźcie sobie, że na koniec było wyzwanie. On zrobił wyzwanie do modlitwy. 100% ludzi wyszło do modlitwy. I wtedy Bóg powiedział, zdaliście test, nie daliście się obrazić. I na tym obozie było tak, że kiedy on miał wyjeżdżać, szczerze, czy jakoś strasznie myślałem sobie, że szkoda, że już wyjeżdża? Nie. Nie. Ale stanęliśmy przed dylematem, jak go pożegnać. Bo jeśli chodzi o zachowanie, tak rozmawiamy jak w rodzinie, szczerze sobie możemy powiedzieć. Jeśli chodzi o zachowanie, to zasłużył sobie na to, tak jak człowiek by to oceniał tak surowo, zasłużył sobie na to, żeby go tak dziękuję za podpowiedź, nie przeszło im przez usta, ale coś w tym stylu. To tak człowiek by zrobił. Ale w takich momentach, kiedy Pan Bóg do was mówi przez cały czas, nie daj się obrazić, warto zapytać Boga, jak Bóg by postąpił w takiej sytuacji. To, co nam pomagało trochę przeżyć przez ten okres, to jest to, że jego żona puszcza do nas oko, że wie, co się dzieje i że jest jej strasznie przykro z tego powodu i że prosi nas o cierpliwość. To nam też pomagało. Stwierdziliśmy, że go pożegnamy z taką właściwą Bogu godnością dla człowieka. I to było ciekawe, bo myśmy cały obóz spędzili w jedno miejsce. On przyszedł, nie wiedział, co się dzieje, taki był spłoszony jakby, on się tego kompletnie nie spodziewał. Ludzie byli nastawieni w sercu pozytywnie, bo myśmy im o tym też mówili, komunikowali, że to jest właściwe w tym momencie. Zaśpiewaliśmy, niech ci Syjonu błogosławi Pan.
Później powiedzieliśmy, i to był odruch serca, który był prawdziwy, autentyczny. Z jednej strony jesteś zmęczony człowiekiem, z drugiej strony czujesz, że Bóg chce przez ciebie go kochać. W związku z tym też mówisz to o tym. I dziękujesz mu, i daliśmy im prezent. I wyobraźcie sobie, co się stało. On nie wytrzymał tego i uciekł za samochód, schował się i tam płakał jak dziecko. Płakał jak dziecko. I wtedy Pan Bóg powiedział do nas, przyczyniliście się w jakiejś drobnej mierze do jego uzdrowienia. Dlaczego się tak zachowywał? Dlatego, że był zraniony. Kiedyś mi Roger Mitchell powiedział coś bardzo ważnego. Ludzie z Afryki, mówi, rodzą się z poczuciem odrzucenia i tego, że są gorsi i całe życie udowadniają swoją wartość. I on w taki sposób próbował udowadniać wartość i namaszczenie dla niego to była najważniejsza rzecz. Ja nie wiem, co się z nim dzieje, ale ja miałam takie głębokie poczucie satysfakcji od Pana Boga, że w jakiejś mierze przyczyniliśmy się do jego uzdrowienia. Te łzy, to jak płakał, to było objaw tego, że on się nie spodziewał tego, że go tak potraktujemy, bo był trudny. Przez te 15 dni był trudny. A więc co robimy z urazą? Wychodzimy jej naprzeciw w innym duchu niż ten, z którym się my spotykamy. Bo prawda jest taka, że każdy potrafi ranić, jeśli jest zraniony. Każdy potrafi odrzucać, jeśli był odrzucony. Ale nie każdy potrafi przyjmować, akceptować wtedy, kiedy jest raniony. A jak wielu z was wie, że zostaliśmy powołani do tego, żeby działać w innym duchu? Tak zostaliśmy powołani, czy nie? I ja wiem, że pierwsza reakcja naszych emocji jest taka, że no faktycznie ktoś nam dokuczył, nadepnął na piętę, to my tak, w takim pierwszym odruchu chcemy to, że tak powiem, komuś oddać. Ale to tylko pierwszy odruch może być taki. Drugi odruch świadomie wierzących ludzi musi być inny. I nie na zasadzie takiej, to ja ci teraz pokażę, jak chrześcijanin powinien postępować. Nie. Na zasadzie świadomości tego, że jeśli ja zdecyduję się na tą trudniejszą dla mnie drogę, czyli zadziałanie w innym duchu, to to jest trudniejsze. I w jakim sensie jest, znaczy nie w jakim sensie, jest to forma uniżenia. I wiecie, że za tym idzie łaska Boża? I Boża przychylność? A jeśli idziemy tak, jak idzie świat, w tym samym duchu, który nas atakują, my w tym samym duchu oddajemy, nie ma łaski Bożej dla nas w znaczeniu uzdalniającej nas mocy do tego, żeby żyć według standardów, które Bóg dla nas przeznaczył. Amen? I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć jeszcze dzisiaj, chociaż mam niedużo bardzo czasu. Chciałbyśmy do 8 pociągnęli, to by było nadużycie z mojej strony? Nie? Nie? W tym tygodniu miałem osobę, która była bardzo aktywną, znaczy jest bardzo aktywną chrześcijanką. Dużo niezwykłych rzeczy robi. Taka bardzo nastawiona na działanie. Dużo inicjatyw. Mega rzeczy. I generalnie myślimy, że to właśnie w chrześcijaństwie o to chodzi. Śmiem twierdzić, że nie do końca o to chodzi. Śmiem twierdzić, że ważniejsze jest to, żebyśmy żyli z Nim w intymnej relacji i robili to, do czego On nas powołuje i do czego inspiruje i co nam zadaje. Chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby podejmować milion ważnych, dobrych aktywności. To nie do końca jest tak. Ja wiem, że to ma wpływ na nasze dobre samopoczucie, że to podnosi naszą wartość w naszych własnych oczach czy w oczach innych ludzi, że to nadaje nam pewną tożsamość. Ale jak czytamy historię o Marii i o Marcie, to ja nie wiem jak wy, ale ja przez długie lata ją interpretowałem źle. Bo czytamy tę historię powierzchownie, tak jak ją ludzie interpretowali, wyglądało na to, ludzie mówią, Marta to jest ta praktyczna część kościoła, Maria to ta kontemplacyjno-modlitewna. I że jedne i drugie są potrzebne w Kościele. Kto z was takie interpretacje słyszał? Nie wiem, jak mogliśmy do takich wniosków dojść. Dlatego, że Pan Jezus nie powiedział jednego pozytywnego słowa o postawie Marty. I to nie znaczy, że Kościół nie potrzebuje tej praktycznej części. Bardzo potrzebuje, tylko że Maria nie była przykładem tej praktycznej części Kościoła. Ona była przykładem osoby, która lubiła być zajęta.
Bo jest powiedziane Marta, bo jest powiedziane, że krzątała się koło różnej posługi i to różnej posługi. Ja miałem tak przez lata, czytałem, wiecie, tak my film nakładamy i czytamy to, chociaż tego nie ma w tekście. I ja to czytałem tak, aha, czyli Marta to była, Maria usiadła po prostu leniuchuje tam, coś słucha Pana Jezusa i tak, a Marta poszła i w tym momencie piekła ciasto i z tym ciastem w końcu przyszła i z kawą i się z Panem Jezusem w końcu prowadziła z nim jakiś dialog. Nic z tych rzeczy, tam w ogóle nie słychać, żeby Marta była tą, która przyszła i z Panem Jezusem rozmawiała. Nie, teraz powiedziano, się krzątała około różnej posługi. I co nas myli w interpretacji tej historii, to jest słowo posługa. Bo posługa brzmi dumnie. Posługa brzmi w święty sposób. Prawda jest taka, że ona się zajmowała milionem rzeczy, dlatego, że najtrudniejsze było to, żeby usiąść u stóp Jezusa i zmierzyć się z tym, co było w jej sercu. I ona potrzebowała coś robić, żeby utrzymać swoją wartość w własnych oczach, w oczach innych ludzi, żeby jej tożsamość nie szwankowała. Prawda jest taka, że nasza tożsamość, jeśli nie będzie zbudowana na więzi z Panem Bogiem, to jest to fałszywa tożsamość i ona w którymś momencie runie. I to, co robimy, runie. Mike Bickle z IHOP-u, to mi się strasznie podoba. IHOP to jest ten dom modlitwy, wstawiennictwa w Stanach. Część z nas tam była, ja byłem tam kilka razy. Od 17 lat jest ustawiczne uwielbienie i chwała dla Boga i modlitwy wstawiennicze. Zmiany co 2 godziny, ileś tam osób jest zaangażowanych w to. To ten dom modlitwy, Bóg im przez nadzwyczajne okoliczności, słowa, prorocze rzeczy, które się działy z tymi proroczymi ludźmi typu John Paul Jackson, Bob Jones, 83, 84 rok, Bóg im obiecał ten dom modlitwy. Mówię w nadzwyczajny sposób. Tą historię zachęcam, żebyście przesłuchali, historię IHOP-u. IHOP się przez 16 lat wykluwał, w końcu się wykluł i ma się dobrze. I przyjeżdża jakiś jego dawny przyjaciel, mówi Mike, mówi, że widzę, że Bóg spełnił twoje największe marzenie. IHOP funkcjonuje i ma się dobrze. I Mike mówi do tego swojego przyjaciela, mówi, ty chyba nic nie rozumiesz. IHOP nigdy nie był moim największym marzeniem. IHOP jest zadaniem od Pana Boga. Największe marzenie to jest być blisko Bożego serca. I mówi, jeśli jestem blisko Jego serca, to czy IHOP działa, czy nie działa, to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że jestem blisko Jego serca, że jestem w bliskiej relacji z Nim. Mówi, to było moje od dawna największe marzenie i nie ma większego i nie będzie większego. I Marta nie jest przykładem praktycznej części Kościoła. Marta jest przykładem tej części Kościoła, która ucieka tak naprawdę od spotkania z Bogiem i czerpie tożsamość z miliona różnych rzeczy. Ale to, co chcę powiedzieć jeszcze, to, co jest ważne, to to, że prawdziwa pokora nie boi się wejść w miejsce słabości. Ta osoba, o której wam mówiłem, bo zacząłem jej historię opowiadać, w tym tygodniu z nią rozmawiałem, ona jest z Polski gdzieś, nieważne, to nie chcę żadnych takich śladów zostawić, żeby nie, jak nagranie gdzieś dotrze, żeby nie było wiadomo zupełnie, kogo chodzi. Ta osoba mówi do mnie, czuję się rozczarowana sobą i bardzo mi przeszkadza to, że jestem taka słaba. Mówi, nie myślałem, że potrafię być taka słaba. I ona to mówi prawie z rozpaczą w głosie, a ja tak patrzę i sobie myślę, to jest najlepsza rzecz, którą mi dzisiaj powiedziałaś. Prawdę mówiąc, na to najbardziej czekałem. Bo człowiek, który poznał swoją słabość, jest w doskonałym miejscu do tego, żeby być kandydatem do tego, żeby Bóg go użył. Ja 40 lat mi zabrało, żeby dojść do wniosku, że jestem słabym człowiekiem. 40 lat. To jest bardzo bolesny proces, dlatego że my wszyscy chcemy wierzyć, że sobie z wszystkim poradzimy, nad wszystkim panujemy i wszystko jest pod naszą kontrolą. Okazuje się, że tak nie jest. I kiedy to odkrywamy, to nas to strasznie boli. Co nas boli? Boli nas nasza pycha. Jak wielu z nas potrafi się przyznać do słabości? Niewielu. I pamiętam ten moment, kiedy umarł Sebastian, kiedy pisałem książkę o pokorze, kiedy miałem nogę usztywnioną, dlatego że miałem zerwane więzadło krzyżowe, stałem przed kościołem i mówiłem na temat słabości. Pamiętam, jak Bóg mi w trakcie zadał pytanie, które było zaskakujące. Ja mówię kazanie, nigdy jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem, ja mówię kazanie, w trakcie kazania Bóg do mnie przychodzi, zadaje mi pytanie, prowadzi ze mną dialog. Myślę, to nie jest najlepszy moment, Panie Boże. Jakbym był pod prysznicem, to może. W łóżku bym leżał, na kolanach bym klęczał, ale nie w trakcie, gdy ja coś do ludzi komunikuję, ty przychodzisz i mi zadajesz tak ważne pytanie, może dlatego, że chciałeś, żeby był bardzo zajęty, żebym odpowiedział tak, bo bym się przez moment zastanowił i powiedziałbym nie.
A pytanie brzmiało, Bóg mówi, czy chcesz i jesteś gotowy wejść w miejsce słabości. A ponieważ człowiek nie wie czasami, co się kryje za takim pytaniem, to w takim ogólnym, jak to powiedzieć, dobrym nastawieniu względem Pana Boga i jakimś minimalnym zaufaniu mówimy, okej. Czy gdybym wiedział, z czym to się wiąże za miesiąc, dwa, trzy, za rok, za dwa, czy bym wtedy Panu Bogu powiedział tak? Nie wiem. Być może tak, być może nie. I Bóg prowadził mnie w miejsce słabości. Bolało okrutnie. Okrutnie. Apostoł Paweł miał miejsce słabości, które odkrył, któremu strasznie przeszkadzało, dokuczało i Bóg mówi, Paweł mówi, bym się z powodu nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został w moje ciało cierń. Jak posłanie szatana by mnie policzkował. I mówi, trzy razy prosiłem Pana, żeby ta słabość ode mnie odeszła, ten cierń, żeby został wyjęty z mojego boku. Co tym cierniem było? Nie wiem. Być może drugi człowiek. Najbardziej mi ta interpretacja odpowiada. Ale równie dobrze mogło być wszystko. Czy ktoś z was wie, co to znaczy cierń w boku? W postaci drugiego człowieka? Ręka do góry, ja nie będę patrzył. Ileż razy wołamy w takim momencie? I mówię, Boże, uwolnij mnie od tego czy tamtego człowieka. Dygresja do dygresji. To jestem ja. Ale w temacie. Kto z was pamięta Grahama Cooka? To było te jego przyjazdy 96-97 rok do Wrocławia, to była po prostu rewolucja dla mnie w rozumieniu chrześcijaństwa. Opowiadał historię, jak zaczął nauczać atmosfery proroczej, uznawano go za heretyka. Odrzucano go w wielu kościołach Wielkiej Brytanii. I na jego konferencję zawsze przyjeżdżało trzech gości, jednakowo ubranych, mówi, jednakowe miny, wszystko tak samo. I zawsze z notatnikami skrzętnie notowali. I był zachwycony. Myślę, fanów mam, prawdziwych fanów. Niesamowite. Boże, dziękuję Ci za takich wiernych fanów, którzy jeżdżą na każdą konferencję. Prawda jest taka, że oni przyjeżdżali po to, żeby notować i później rozsyłali newslettery po Wielkiej Brytanii dyskredytujące go. I on się w pewnym momencie dowiedział. I to już nie było tak, że patrzył na nich z taką przychylnością, że sobie myśli, fajnie. Nie, coraz bardziej był rozeźlony wewnątrz, zagniewany, patrzył na nich, krępowali go, krępowali jego wolność i mówi, Boże, albo Ty z nimi zrobisz porządek, albo ja. Lepiej, żebyś Ty to zrobił, będziesz bardziej łaskawy na pewno. Kto z nas się tym zajmie? Kiedy już był taki rozeźlony, już miał wszystkiego potąd, nagle ma sen. A w tym śnie widzi bryłę skalną, stojący Pan Jezus, który się uśmiecha tak delikatnie, on obserwujący tę scenę i trzech przyjaciół z konferencji. Każdy z młotkiem i dłutkiem w ręce. I tak coś w tej skale rzeźbią, Pan Jezus tak się cały czas delikatnie uśmiecha. I nagle patrzy, a z tej bryły skalnej wyłania się on, Graham Cook. I kiedy wyłonił się całkiem, w tym momencie uśmiech Pana Jezusa już był bardziej taki serdeczny i w końcu zrozumiał, na czym polega lekcja. I następna konferencja, trzej goście znowu są. I mówi, spojrzałem na nich łaskawym okiem, bo zrozumiałem, że są instrumentem w Bożych rękach do ukształtowania mnie. Że ta słabość, którą przeżywam w tej relacji, to poczucie bezradności, w tym jest jakiś Boży plan, jakiś cel. I mówi, że już się nie mógł doczekać na nich, bo widziałem, że muszę pójść im podziękować. Wyobraźcie sobie, przychodzi i mówi, bracia, jak ja wam dziękuję z całego serca za to, że przyjeżdżacie, jesteście tacy wierni Panu Bogu. I ani macie pojęcia, jakie to ma znaczenie w moim życiu, to wasza obecność. Goście tak. Pewnie sobie pomyślałem, no wiedzieliśmy, że wariat, ale że aż taki to nie. I mój Graham Cook mówi, nie wystarczyło mu, by następne konferencje znowu przyjechali. Mówi, ale ja już jeszcze bardziej serdeczny byłem, bo zrozumiałem, że oni naprawdę są instrumentem w Bożych rękach, żeby mnie ukształtować. I mówi, w tym momencie potrzebne zacząłem ich ściskać. I mówi, jak ja wam dziękuję za waszą wierność w służbie Panu Bogu. Nawet nie wiecie, jakie zadanie odgrywacie w moim życiu. I mówi, to był ostatni raz, kiedy oni przyjechali. I Paweł mówi, usuń ten cień z mego boku. Bóg mówi, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Dlatego, Paweł mówi, kiedy zrozumiałem, od tego momentu mam upodobanie w potrzebach,
w uciskach, w prześladowaniach, w zniewagach. Dlatego, że wtedy, kiedy jestem słaby, kiedy się zdecyduję na miejsce słabości, wtedy jestem dopiero mocny. Ja to słowo głosiłem w wielu miejscach. Nie dane mi było was w całości wygłosić, ja tak bardzo fragmentarycznie do tego się słowa odnoszę. Może jutro coś tam jeszcze nawrócę do tego. Kościół, który oczekuje mocy Bożej, musi się zgodzić na miejsce słabości. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg przyszedłby ze swoją mocą do Kościoła, który się czuje silny, to jest Kościół, który odbierze Bogu chwałę, ale jemu tej chwały nie da. I ten Kościół stanie w miejscu i Bóg tego nie chce osądu. Dlatego Bóg przychodzi do ludzi, którzy mówią, ja nie jestem w stanie nic uczynić. Jestem słaby. Moje zasoby się absolutnie wykończyły. Jestem złamany, słaby. Jeśli Bóg nie przyjdzie i nie zadziała, to wszystko nie ma większego sensu. Jeśli człowiek jeszcze myśli, że coś może sam z siebie, to nie jest kandydatem do tego, żeby Bóg się nim posłużył. Tylko człowiek, który ma głęboką świadomość tego, że jest bezużyteczny, może być przez Boga użyty. I z tą użytecznością, powiem wam, to jest tak, że to jest instrument, który pewnie niemało kosztuje, ma swoją wartość, ale wielu z was wie, że jeśli ktoś sprawny przy nim nie siądzie, nie zagra, to ten instrument jest nic nie warty. I słabe naczynie, które Bóg się chce posłużyć, jest takim naczyniem, które jest gotowe być w tym momencie właśnie w takim miejscu niewykorzystania. Pamiętam, byłem z jednym zborem na jakimś tam weekendzie i tam stało pianino. I na tym pianinie ludzie stawiali picie, chipsy, radiomagnetofon. I przez 3 dni nikt do tego pianina nie podszedł i nie zagrał. Wczułem się w to pianino. Jak wielu z was wie, że empatia to dobra rzecz. My się nie chcemy wczuć w swoją czy w innych pozycje, a tutaj nagle Pan Bóg daje mi łaskę, się wczułem w to pianino i się czułem okrutnie. Sobie myślę, 3 dni tu stoję. Taki potencjał we mnie. Gdyby tylko ktoś chciał otworzyć i zagrać, to zobaczyliby, co mogę. A tak stawiają na mnie rzeczy, które nie powinny stać, bo jak się wyleje, to ucierpię. To jest miejsce słabości. Ja w tylu momentach byłem w życiu, gdzie sobie myślę, Boże, to znaczy, że już wszystko, co miałeś dla mnie, już masz, wszystko, co miałem zrobić, zrobiłem. Pan mówi, nie. Ale są takie momenty, gdzie się musisz czuć głęboko nieużyteczny. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyjdę i cię użyję, będziesz wiedział, że to ja, a nie ty. Ja nie rozumiałem tego tekstu, kiedy Pan Jezus mówi, zrobicie to wszystko, co do was należy, uważajcie za sług bezużytecznych. No jak coś zrobię coś użytecznego i pożytecznego, to przecież będę czuł się pożyteczny. Nie pozbawi cię Bóg satysfakcji, że zrobisz coś dla Niego, w Jego imieniu i dla innych ludzi. To nie o to chodzi. Ale będziesz czuł się bezużyteczny, dlatego że ty sam z siebie tego nie byłbyś w stanie zrobić. Czy jesteśmy gotowi stanąć w takim miejscu? A czułbym się winny w sumie, prawdę mówiąc, tak trochę już nie w czas, ale ja muszę dokończyć tą historię o niewiaście kannejskiej. Mieliście podnieść rękę, ale zapomnieliście. Ktoś miał? Tak, dobrze. Co prawda to jest jakby już trochę w innym temacie, ale na koniec muszę to zatrzymać, dlatego że uważam, że to jest chyba ta rzecz taka, w duchu czuję najważniejsza, nie wiem czemu. Ta właśnie na temat urazy. Odpowiadając, gdy za nami woła, dalej jest powiedziane, odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Czy Pan Jezus powiedział prawdę, czy nie? Prawdę powiedział w tych słowach, czy nie? Widzę, że nie jesteście pewni, czy Pan Jezus mówi prawdę, czy nie. To trzeba zacząć od fundamentów, tak? Pan Jezus mówi prawdę, nie skłamał. On został posłany do owiec z domu Izraela. Jego uczniowie mieli pójść dalej, ale jego misja to był Izrael. W związku z tym powiedział prawdę. I w jakim sensie użył teologicznego argumentu, żeby ją w dalszym ciągu trzymać na dystans od siebie. I w pewnym momencie jest powiedziano, przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. W tym momencie, kiedy jesteście odrzucani, ignorowani przez Pana Jezusa i Jego uczniów, jeszcze
Już możecie powiedzieć, już nie mam siły, to by w ogóle bez sensu. Ona w tym momencie przychodzi i robi pokłon, klęka przed nim. Prawdę mówiąc, to Alan Vincent na to zwrócił uwagę. Nigdy bym na to nie wpadł i pewnie bym tego się nie dokopał. Alan się do takich rzeczy dokopywał. Alan mówi, że kiedy Pan Jezus dalej mówi, niedobrze zbrać chleb dzieci, rzucę szczeniętom, skąd to porównanie, skąd ta myśl? Otóż stąd, że ona zrobiła coś takiego, z greckiego języka proskuneo, to słowo oznacza łasić się jak pies. To złożyła pokłon u nas przetłumaczona, powinno być przetłumaczone łasiła się jak pies. Czyli w jakim sensie wyzbyła się swojej ludzkiej godności, którą my tak bardzo chcemy zachować w różnych momentach. Jutro jak będę mówił, a wiem o czym będę mówił, chyba że coś się zmieni. Jutro jak będę mówił o ostatniej wieczerzy, to tego dotknę, tego momentu. Że Bóg zrobi absolutnie wszystko, żeby nas pozyskać. My nie potrafimy zrobić bardzo często wielu rzeczy, żeby pozyskać innych, bo nam nasza duma na to nie pozwala. Ale ta kobieta, możecie powiedzieć, nie miała godności, tak? Bo tak będąc potraktowana jeszcze klęka i mówi, Panie, pomóż mi. I Pan Jezus w tym momencie wymierza jej policzek. Taki policzek, że mało kto by się po tym podniósł. Jeszcze raz przypominam, macie rzeczywistą, głęboką potrzebę. Jesteście ignorowani przez Pana Jezusa, jesteście odrzucani przez Jego uczniów. Kiedy klękacie i się uniżacie, że wydaje się wam, że już niżej się nie da, nagle dostajecie cios, że padacie na ziemię, twarzą do ziemi. Ja wam coś powiem. Chrześcijaństwo to nie jest pokonywanie standardów, które są wysoko. Chrześcijaństwo to jest pokonywanie standardów, które są tak ustawione. I to są związane standardy z uniżeniem. Chrześcijaństwo to jest przeczołganie się przez Boże standardy. I niewielu ludzi chce, przepraszam, taką drogą pójść. I niewielu ludzi się na to godzi. I Pan jest mu niedobrze jest brać chleb i dawać szczenięto. I ona w tym momencie odpowiada, tak, Panie. Zwróćcie uwagę. Tak, Panie. Tak, Panie. Wielu z nas by w tym momencie powiedziało, okej, moja córka ma potrzebę, ale ja się nie dam tak traktować. Ale Pan Jezus ją celowo przepuszcza przez ten test, bo wiedział, że w niej jest potencjał do zwycięstwa. I Pan Jezus wiedział, że ona tego zwycięstwa nie odniesie, jeśli się naprawdę i do końca nie uniży. I ona padła. Tak to widzę w duchu, nie w sensie fizycznym. I wypowiada słowa, myślę, resztkami sił, ale mówi, tak, Panie, ale szczenięta jedzą kruchy, które spadają ze stołu panów ich. I ja tej historii nie rozumiałem, byłem nią zgorszony. I dopiero film Ewangelia według świętego Mateusza mi objawiła, o co chodzi. Dlatego, że w tym filmie jest dokładnie pokazane, że Pan Jezus idzie, prowokuje ją i testuje w sposób bardzo drastyczny. I w pewnym momencie, to jest po prostu piękne w tej scenie, weźcie, czekajcie, to jest na YouTubie, Ewangelia Mateusza, film. I w pewnym momencie, kiedy ona odpowiada, tak, Panie, ale szczenięta jedzą kruchy ze stołu panów i w tym momencie Pan Jezus odwraca się w jej stronę z takim serdecznym uśmiechem i z takim poczuciem satysfakcji. Mówi, tak, niewiasto, dokładnie takiej odpowiedzi oczekiwałam, dokładnie takiej postawy serca oczekiwałam od Ciebie, dokładnie i w tym momencie dostajesz to, czego tak bardzo pragniesz. Prawda jest taka, że bardzo wielu ludzi i bardzo wielu ludzi tak faktycznie jest wierzących, po drodze rezygnuje. Bo albo są obrażeni na Pana Boga i urażeni, albo są obrażeni i urażeni na innych. Jest tak, że w różnych momentach w naszym życiu dokonujemy wyboru albo zachowujemy swoją pychę i nie otrzymujemy tego, na czym nam zależy od Pana Boga i co jest dla nas ważne i co jest potrzebne, albo rezygnujemy ze swojej pychy. Umieramy dla samych siebie i otrzymujemy od Boga odpowiedź, na którą czekaliśmy cały czas. I ta historia jest testem niczego innego, jak gotowości do uniżenia. Pytanie, w tym momencie my byśmy się zatrzymali i powiedzieli nie, okej, mogę żyć z moją chorą córką, ale ja się nie dam przeczołgać. Powiem wam tak, nie ma granicy, do której Bóg by się nie zdecydował na uniżenie. Nie ma. I krzyż jest tego najdoskonalszym przykładem. Nie zatrzymał się Bóg na moment w swoim uniżeniu. I wszystko, co robił Chrystus, wszystko, co związane z Jego przyjściem na ziemię, wszystko, co robił na ziemi,
było związane z jego gotowością do uniżenia, gotowością do śmierci. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Pytanie, czy chcemy, żeby Bóg nas wywyższył, żeby się nami posługiwał, żeby dał nam autorytet? Pytanie to jest bardzo ważne i zasadnicze na ten czas, na tą porę i na te czasy. Bóg potrzebuje Kościoła, który jest gotowy się uniżyć w taki naprawdę głęboki sposób. Każdy musi swoje życie sam zrewidować. Światło Ducha Świętego jest dostępne dla każdego z nas. Duch Święty chce każdemu z nas przyjść i powiedzieć o nas. Generalnie Bóg chce powiedzieć o nas. Nie o innych. Naprawdę są takie momenty, w których jest strasznie ważne, żebyśmy, i to nie jest egoizm, skoncentrowali się na nas. Żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, żeby tak jak te żarówki mi świecą cały czas w oczy, jak mówię, żeby pozwolić Duchowi Świętemu, żeby te żarówki świeciły na nas. I nie róbmy czegoś takiego, że podejdziemy do tej żarówki i mówimy, nie, to na tą stronę, tu, na to, tam na tego brata. Słabo cię widzę, bo mnie światło oślepiło. Nie róbmy tego. Dlatego, że to nie jest pokora. Pokora to jest pozwolenie, aby Duch Święty prześwietlił mnie, moje życie, moje wnętrze, moje serce. I to jest gotowość do tego, żeby stanąć i powiedzieć, Boże, co Ty mi pokazujesz? Co ja mam w swoim życiu zmienić? Co ja źle zrobiłem? W którym ja momencie zawiodłem? Gdzie w moim życiu, w którym momencie pojawiła się pycha? To jest postawa człowieka pokornego. Nigdy nie jest tak, że zrobiliśmy wszystko i nie mogliśmy zrobić więcej. Nigdy. I na pewno jest tak, że jeśli chodzi o uniżenie, to nigdy człowiek, który się decyduje na uniżenie, nigdy, przenigdy na tym nie traci. Ja wiele razy do wielu ludzi mówiłem, uniżając się nigdy nie stracisz, nawet jeśli w tym pierwszym momencie wydaje się, że tak. Nigdy. Bo to jest ta postawa, którą Bóg ceni, kocha najbardziej, dlatego że wie, że z Niego, z tej postawy wypływa życie, z tej postawy wypływa Jego łaska. I nie bójmy się przejść albo przeczołgać. Jeśli ktoś czuje się tak, jakby Bóg go w tym momencie przeczołgiwał, to nie mów, że to diabeł. Wielu chrześcijan czuje sprzeciw w swoim życiu i gromi diabła albo wini innych ludzi. Powiem tak. To faktycznie jest nierówna walka, jeśli jeszcze w tym całym zmaganiu, które towarzyszy nam w życiu, jeszcze mamy Pana Boga przeciwko sobie. Nie dość, że świat, nie dość, że diabeł, nie dość, że inni ludzie, to jeszcze Pan Bóg nam się sprzeciwia, a my gromimy i nie ma efektu. Powiem tak. Przestałem się litować już nad sobą i innymi, którzy przechodzą trudne momenty i trudne chwile. Przestałem. Bo zawsze wiem, że jak są trudne chwile, trudne momenty, to znaczy, że Pan Bóg coś z nami robi. Czegoś nas uczy, gdzieś nas prowadzi, w nowe miejsce. Już przestałem się litować. Kiedyś tak biadoliłem, słyszałem, jakie to ja jestem biedny i nieszczęśliwy. Albo jacy to są inni biedni i nieszczęśliwi. Dzisiaj wiem, że jak ktoś przechodzi przez trudny moment, to może twojego życia osobistego dotyczyć, mojego osobistego, wspólnotowego, cokolwiek, to wiem, że Pan Bóg w łasce swojej prowadzi nas trudną drogą. Kiedyś ktoś do mnie powiedział, nie tak dawno, mówi, mam słowo dla ciebie od Pana, już łatwiej nie będzie, będzie tylko trudny. Ja mówię, dzięki bardzo. I nagle słyszę, jak Pan Bóg mówi, łatwiej nie znaczy lepiej, trudniej nie znaczy gorzej. Wiecie, że to uwolniło mnie? Zawsze człowiek tak szuka łatwych rozwiązań, łatwej drogi, ale łatwiej nie znaczy lepiej, trudniej nie znaczy gorzej. Jeśli Bóg ma wobec nas plany, a ma, to droga, która nas prowadzi, nie jest łatwa. Ale jestem o tym przekonany, że jeśli zajmiemy właściwą postawę serca w sensie uniżenia, to Bóg nas przeprowadzi przez wszystko. Możemy się pomodlić? Mogę was prosić, żebyście powstali, bo wam zazdroszczę, że tutaj sobie siedzicie. Zazdrość to zła cecha.
Chciałem wam powiedzieć, że wszyscy jesteście bardzo kochani. Nie mówię to dlatego, żeby ci ofiarę dla mnie zbierać, bo to już jest po ofierze. W związku z tym mam czyste intencje. Jesteście bardzo kochani. Myślicie, co ja w ogóle mówię i do czego zmierzam? Także też wszyscy bardzo kochani macie niezwykłe serca. Znam niektórych z was długie lata. I nigdy nie miałem w sercu jakiegokolwiek takiego, że coś... Nie, wszyscy jesteście kochani, kochacie Pana Boga. Jesteście ludźmi według Bożego serca. I może to, co powiem, będzie zbyt odważne. Ale jesteście skazani na siebie. Sam nie wiem, czy dobrze mówię. Znaczy, ja wiem, że mówię prawdę, ale czy to jakoś źle nie zarezonuje. Jesteście skazani na siebie. Bóg was skazał na siebie. Bóg was sobie przeznaczył. Bóg was powołał do istnienia jako wspólnota. Macie zadanie do wykonania. Namaszczenie, które jest na tym miejscu, jest bardzo szerokie. Ono nie jest takie, że tu się jedna koncepcja, jedna wizja, jedna jakaś drobna rzecz zmieści. Tu się zmieszczą wszystkie dary i łaski, które Bóg wam daje. Panie Jezu, my wiemy, że stoimy w obliczu świętego Boga, w obliczu Pana Panów i Króla Królów, tego, który stworzył niebo i ziemię, tego, dla którego ziemia jest pod nóżkiem, a tron jest wysoko. Tak powołałeś nas do tego, abyśmy budowali przybytek dla Ciebie tu na ziemi. Ściągnij się z nas wszelki ciężar, ściągnij ciężar z tej wspólnoty, jakiś ciężar tego, że coś musimy. Niech przyjdzie takie odpocznienie, że to Ty budujesz dom. Jeśli Ty nie zbudujesz domu, na próżno trudzi się budowniczy. I Panie, ja modlę się, aby ściągnął ten ciężar tego znużenia, tego myślenia, tych oczekiwań niespełnionych. Dotknij tego miejsca bolesnego, jeśli chodzi o serce tego zboru. Dotknij tego miejsca bólu. Przyjdź ze swoim uzdrowieniem. Jezu, Ty powiedziałeś w swoim słowie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. I Panie, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie, spracowani i obciążeni. Obciążeni różnymi rzeczami. Panie, jesteśmy zmęczeni. Ale Ty obiecałeś, że dasz nam ukojenie. Ja o to ukojenie modlę się dla tego zboru, dla moich braci, moich sióstr, dla ich serc. Modlę się o ukojenie w duszy, abyś zabrał wszelki ból, wszelki ciężar, wszelki niepokój, wszelkie negatywne emocje, abyś to zabrał. Panie, my składamy przez wiarę w Ciebie, składamy to u Twoich stóp. Jezu, mówimy, Ty umierałeś za to nasze samopoczucie, za ten nasz niepokój, za ten nasz ból. Przyjdź ze swoim balsamem uzdrawiającym. Przyjdź i dotknij każdego z nas dzisiaj, Jezu. Jezu, czujemy się zmęczeni. Czujemy się znużeni. Czujemy się zawiedzeni. Jezu, nie rozumiemy różnych rzeczy. I stajemy w takiej prostocie serca przed Tobą i mówimy, Panie, na próżno trudzi się budowniczy. Dlatego przynosimy Ci ofiarę z naszych skruszonych serc. I czuję, że mamy to zrobić w duchu. Jeśli to czujesz, jesteś gotowy stanąć w takim miejscu uniżenia przed Bogiem, to zrób coś takiego, że weź wyciągnij swoją prawą czy lewą rękę i przynieś Bogu tak w ofierze swoje serce. Powiedz, Boże, daję Ci moje skruszone serce. Pan Bóg tej ofiary, to jest symbolicznie, ale wierzę, że to ma w sferze duchowej znaczenie, bo czuję, że Bóg mi daje taki obraz, żebyśmy to zrobili.
żeby stanęli i powiedzieli, Boże, nie wzgardzi tą ofiarą. Niech to będzie skruszone i złamane serce. Nie serce pewne swego, pewne swoich racji. Nie serce, które tylko widzi swoje zranienie, ale serce, które jest skruszone i mówi, Boże, Ty jesteś Panem. I Panie, my przynosimy teraz Tobie skruszone serca, złamane przez ból, przez niezrozumienie, przez zranienie, odrzucenie, cokolwiek. Przynosimy te nasze skruszone serca. I Panie, oddajemy je Tobie, dlatego że Ty mówisz, że Ty nie wzgardzisz ofiarą skruszonego serca. Panie, nie mamy nic, co moglibyśmy Ci w tym momencie trwałego i ważnego przynieść. Dlatego przynosimy Ci swoje serca. I prosimy Cię o to, abyś je dotknął, abyś je uzdrowił, abyś je ożywił, abyś je pouczył. Niech przyjdzie Twój ogień do naszych serc, Jezu. Niech przyjdzie Twój ogień, który wypala. I nawet jeśli to jeszcze ma boleć, jeszcze bardziej boleć, to jesteśmy gotowi. Dlatego, że wiemy, że Twój ogień nas nie skrzywdzi. I ból, który przeżywamy, jest bólem, który świadczy o tym, że żyjemy, że nam zależy. Jezu, dziękujemy Ci za to. I Boże, ja chcę ogłosić to, co mówi Twoje Słowo. Że Ty absolutnie we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. I Panie, dziękuję Ci, że na tym miejscu są ludzie, którzy miłują Ciebie. Panie, dziękuję Ci, że to świadectwo Ty wydajesz o tej wspólnocie, o ludziach, którzy są w tym zborze. W tym miejscu są ludzie, którzy Ciebie miłują. I na tej bazie chcę ogłosić, Panie, że wszystko, co się wydarza, współdziała ku dobremu. I Boże, chcemy powiedzieć, że się poddajemy Tobie. Poddajemy się Twojej obróbce. Poddajemy się Twojemu obcinaniu. Poddajemy się Twojej zmianie. I mówimy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie. I nawet jeśli trudno nam teraz zaufać samym sobie i innym, to Boże, mówimy, ufamy Tobie, bo Ty nas nie skrzywdzisz. I ogłaszamy nad wspólnotą tą, ogłaszamy nad swoim życiem, że Ty jesteś dobry, a Twoja łaska trwa na wieki. Ty jesteś dobry, a Twoja łaska trwa na wieki. Ty jesteś dobry, a Twoja łaska trwa na wieki. Jezu, chcemy Ci powiedzieć, że Cię kochamy. I że Ty jesteś celem naszego życia. I że Ty jesteś największą prawdą w naszym życiu. I Ciebie chcemy obronić w naszych sercach. Przed nieprzyjacielem, przed oskarżycielem. Ciebie, Jezu. I swoje racje wszystkie składamy na ołtarzu w tym momencie. I mówimy, przyjmujemy rację, którą Ty masz, a Twoją racją jest kochać. Dlatego decydujemy się pójść tą drogą. Drogą kochania. Drogą umierania dla samych siebie. Drogą zapierania się samych siebie. Chcemy to zrobić, dlatego że chcemy zobaczyć coś wielkiego w naszym życiu, w życiu naszej wspólnoty i w życiu tego miasta, i w życiu tego kraju. Na to się urodziliśmy. Po to przyszliśmy na ten świat, aby zobaczyć Twoją chwałę. I żaden diabeł, żaden demon, żadne siły piekielne nie są w stanie zatrzymać powołania, które masz dla nas, które masz dla tej wspólnoty, które masz dla każdego z nas osobna. I za to Ci z całego serca dziękujemy, że nasze życie jest złożone w Twoich rękach i że jesteśmy bezpieczni. I modlę się, abyś przywrócił poczucie bezpieczeństwa w naszych sercach. To, co zostało zachwiane, przywróć w tym czasie, w tym momencie. Dziękujemy Ci, że Ty na te modlitwy odpowiesz, bo one są zgodne z Twoją wolą i z Twoim sercem. I dziękujemy Ci, że nas nie zostawisz i nie zostawiłeś i nigdy nas nie porzuciłeś i nie porzucisz. I każdego z nas kochasz i za każdego z nas umierałeś. I każdy z nas jest dla Ciebie jednakowo ważny. Niech Boży pokój przyjdzie do naszych serc. Niech Duch Święty nasze serca ukoi. Niech to ukojenie, ukojenie, o którym mówi Pan Jezus, niech przyjdzie do nas, każdego z nas osobna. I niech przyjdzie do serca tej wspólnoty. O to się modlimy, o to Cię prosimy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, kochany Ojcze. Jeśli zgadzałeś się z tą modlitwą i było w Twoim sercu tak na taką modlitwę, to powiedz, to jest amen jako znak Twojej zgody.
Amen. Amen.